Z tej strony Joanna z Zielonego Detoksu i dzisiaj będzie wideo na temat woreczka, o którym powinnam była powiedzieć przy wątrobie, ale nie powiedziałam, więc powiem teraz, co byśmy mieli to załatwione. Jeżeli chodzi o woreczek, to woreczek jest koło wątroby i koło jelita cienkiego. W woreczku żółciowym przechowuje się żółć. Żółć służy do trawienia tłuszczem. Problem pojawia się, jeżeli w woreczku żółciowym tworzą się kamyki, tworzą się złogi, a tak się niestety często dzieje. Z różnych przyczyn. Najczęściej z przyczyn tego, że odżywiamy się nieprawidłowo. No i teraz co? Mamy kilka sposobów. Możemy sobie ten woreczek hardkorowo oczyścić, zmuszając woreczek do skurczu i do wyrzutu tych kamyczków. Możemy spróbować te kamyczki rozpuścić. I to są takie dwie metody. Jedna jest dość intensywna, druga jest łagodniejsza. Jak kamyczki rozpuszczamy? Czyli jeżeli mamy kryształek soli i wrzucimy go do wody, w którym nie ma soli, to ten kryształek się rozpuści? Tak. Jeżeli mamy kryształ soli i wrzucimy go do szklanki, gdzie jest inna sól, to czy ten kryształ się rozpuści? Nie. Chodzi o różnicę stężeń. Jeżeli w naszym woreczku będzie gęsta żółć, to te kamienie złożone właśnie z tej żółci się nie rozpuszczą. Ale jeżeli sprawimy, że ta żółć jest o mniejszym stężeniu, jest bardziej rozcieńczona, to wtedy powolutku te kamienie zaczną się rozpuszczać na zasadzie różnicy stężeń. To się nazywa osmoza. Przejście z jednego miejsca do drugiego. I jak to zrobić? Można na przykład pić zioła na wydzielanie żółci. Jeżeli tej żółci będzie produkowano dużo, to ona nie będzie taka gęsta. Ale pamiętajcie też, żeby wtedy do każdego posiłku jeść coś tłustego. Na przykład lecytynę pobrać sobie przez jakiś czas. To bardzo, bardzo Wam pomoże. Albo możecie zastosować właśnie silniejszą metodę oczyszczającą. Z woreczkiem żółciowym jest taki problem, że niestety bardzo dużo osób go wycina. A bez sprawnego woreczka żółciowego wątroba jest szalenie mocniej obciążona. Także nie polecam tej metody. Zawsze lepsza jest profilaktyka. Pamiętaj też o tym właśnie, a propos różnych moich sztampowych tematów, że w przewodach żółciowych znajdują się lambie. Lambie lubią to miejsce. Szczególnie osoby z grupą krwi z A mają tendencję do lambii w przewodach żółciowych. Z nim jest taki problem, że ciężko się ich pozbyć, bo ciężko dotrzeć z jakimikolwiek ziołami do woreczka żółciowego. Jak to zrobić w ogóle? Dlatego bardzo ważne jest to, żebyście brali rzeczy przy lambie, które oprócz przeciwpasożniczych, które usprawiają przepływ żółci. Takich na przykład jak kurkuma, którą chwalę pod niebiosa i jest na blogu wpis. Jak się nazywa ten wpis? Słuchajcie, na Zielonym Detoksie. No pięknie, już u mnie jest impreza, już słuchajcie. Na Zielonym Detoksie jest wpis. Złoto, zdrowie w kolorze złota, chyba jakoś tak, taki jest chyba tytuł. Czyli jak piszecie Zielony Detoks, zdrowie w kolorze złota, kurkuma, to powinno to wyskoczyć. Bardzo serdecznie Wam polecam ten wpis. Jeżeli faktycznie jest problem z woreczkiem żółciowym, kurkuma. Trzymajcie się.